popatrzyłam, poczytałam, tutaj macie też za 20 funtów taki zestaw trzech pędzelków do bronzera, do rozświetlacza i do cieni. Ten to jest jakiś, ja nie wiem, byczy jak dla mnie, zbyt duży. Gąbeczki Will Technics, zastanawiałam się ostatnio właśnie, ale nie wiem, powiem wam, że nie wiem, boję się, dlatego że no wywalić kasę tak, żeby sobie, kurczę, wiecie, nie wiem, jakoś do mnie nie przekonana do nich jestem. Tutaj jest B, tu jeszcze jest też ten jeden się wkradł. B, tu jeszcze został za 6, a to jest taki za duży. No i te, co wam pokazywałam. Sprawdźmy maszynki, nie ma w promocji, są po 11. U nas one teraz były za 4 chyba? 4 czy 5, tu jest fajny zestaw za 9 funtów. Bo jest kilka w tym, nie ma żadnej fajnej promocji. Tu na dole jakieś fajne. Ale one ładnie wyglądają, a pewnie nie są takie zbyt praktyczne. Ok, Rimmel, lakiery, tu już byłam, pędzelki, paznokcie. Nie wiem, gdzie są dziewczyny. Tu miniaturki, dezodoranty, to nie, wybierające pasty, to nie, bo jeszcze mam. Tutaj coś mamy, Steel Dream Easy Pillow Mist. Z Sanctuary, jakaś seria. Ciekawe jak pachnie. Zaraz wam powiem. Nie, w ogóle to nie jest dla mnie relaksujące. Nie wiem, ale wyczuwam tam jakiś granium albo ja nie wiem co. Patrzcie, kto tu siedzi. Płacze? Nie płaczesz, boli? Ale jak śmiesznie. Chyba boli. Boli, bo nic nie mówi, ani się nie śmieje, więc chyba boli. Jeśli się boci pani o nosa zahacza. O Boże, nie. Kto cię pokusił na to? Idę po Red Bulla. Tu jest Red Bull, ale ja nie chcę zero. O, dobra, to se wezmę. To se wezmę. To, co mi kiedyś Monika polecała. Nie, ty jesteś za mała na takie. Ła. Idę w kolejką. Patrzcie, jaki ładny. Znaczy ładny, ładnie wygląda. Fajnie na prezent. Chciałam coś do włosów i kurczę, takim tempem to chyba nic nie wybiorę. Jakieś szampony. Dobra, zaraz popatrzę, później wam pokażę. Dzięki, spoko. Mamy wanilia marshmallow. Ciekawe jak pachnie. Oli, odkręć mi ten. Zobaczcie, jesteśmy teraz w The Body Shopie i są nowe. Możesz mi odkręcić to? Chcę zobaczyć Berry Bonbon. Uwaga, Oli odkręca. Jak pachnie? Ładnie. 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 O, są nawet te. Nie widziałam. Patrzcie, te mi się podoba. Peppermint Candy Cane. Bomba. A to zapachowe mydełko, krem do rąk za piątaka. Candy cane mi się podoba. A co to jest? Co ty się? A co to jest ten candy cane? Pomóż mi. Ale śliczny. Miętowy. Chyba mi się najbardziej podoba. Nie, mi się ten różowy. Mama. Jakie to? Ale jakiś. A wanilia to tak może niekoniecznie. Co ma jest? Pijany jest? No, pan jest pijany za nami. Kiedy coś spróbowałaś? Podoba mi się ten peppermint. Co to jest? A, 8,50. Zobaczcie, peppermint candy cane. Bubbling buff. Kurde, byłam... 8,50. Kurczę. Body lotion. Jezus Maria. Także takie rzeczy piękne. O, właśnie te miałam, te pomadeczki miałam. Kremy do rąk miałam. Almondowe. Bananowe. O, bananowe. Uwielbiam. Brzoskwiniowe. Moringa też miałam. Tu już porobione chyba jakieś fajne zestawy. Mango, kokonat. O, tutaj tu jest chyba też coś nowe, almondowe. Musi ładnie pachnieć, jak jest almondowe.
No, almondem. Normalnie almondem. Okej. Okay. Tutaj właśnie są podpiątaka, jak widzicie. To jest właśnie Candy Cane i najbardziej mi się podoba z tej całej tutaj kolekcji. Jeszcze są do domu. O, proszę bardzo. Wosk. Serio? Ale że co? Że to jest wosk do... No? Wosk, ale to jest frosted, o to nie. No? Nie, zapach świąt. Myślałam, że to jest ten candy cane. No, to tutaj znam. To znam. Co tu jeszcze jest nowego? Dobra, zaraz będziemy wychodzić, ja już tędy dojdę. Hi. No, thank you, I'm fine. O, te bananowe. Próbowałam szamponu i nie polecam. Bardzo suche włosy są takie pomimo. Ładnie pachnie i dla zapachu go miałam, nie? Ale tak to nie polecam. Serio, mi się podoba. Najbardziej z tej teraz świątecznej. Dobra, idziemy do Primarka. To był gwałt w biały dzień. Oli poczuła się urażona. Nie pomaga, nic, poprosiłam, żeby wzięła koszyk i wszystko spadło. Podobały mi się te właśnie te włochacie. No, podobały mi się. Jesteśmy właśnie w Primanim. O, pani krzyczy na dziecko. Sexy sukienka. No dobra, jesteśmy w Primanim. Dziewczyny już gdzieś poszły. Ja idę zobaczyć tutaj na świąteczne rzeczy. No, świąteczne. I będę też szukała oczywiście ringa do telefonu. Tu już widzę jakieś ESK. Fajne, za 6. Ale warto patrzeć na pewno na przecenach, jeżeli chodzi o... O, ta Coca-Cola za 8. Mickey. Jakieś mopety, czy nie wiem co to. ESK, ile? 6 funtów. Okidoki. Tu fajny kolor z kolei. Fajny kolorek. Świetny kolorek, on będzie taki cieplutki. Tu jest ESK po 13. Pokażcie mi tą ESK. ESK może być mała, więc musiałabym chyba M. Chociaż. Jak wygląda M? Takie fajne cieplusińskie te sweterki. Zwykły czarny, ale naprawdę mógłby być fajny. Nie wiem. Gdzieś jakieś lusterko dorwiemy i sprawdzimy. Dziewczyny już gdzieś poszły. Ja sobie muszę, kurde, jakąś gumkę, słuchajcie, do włosów dorwać i związać włosy. O, świąteczna. Patrz, taki fajny ten z tym. Ale on tak wysoko jest. Nie widzę go na dole. I ten fajny. Light up. A to pamiętam w tamtym tym. Pamiętam w tamtym roku. Tylko nie pamiętam, co tu się w nim świeci. I light up. Serio? Tutaj się świecą, widzicie? Tylko nie wiem, gdzie się właśnie przyciskało. Ale ma światełka na tym. Chciałam tamten kolorowy zobaczyć, ale nie mogę go... O, właśnie ten. To jest LK za 12. Ja musiałabym mieć 10. O ile jest. Nie widzę, czy jest MK. Nie widzę. Musiałby mi chyba ktoś ściągnąć, ale śliczne. Nieważne, że kolorowy, ale bardzo ładny. Zaś spytam, czy gdzieś tutaj mają MK. I za chwilę się chyba do was znowu odezwę, ale jeszcze wam z daleka pokażę te sweterki. Świąteczne, fajne. O, tu są. XS. Czekajcie. XS. SK może nawet byłaby dobra. To jest XS. Wszystko XS. XL, 2XS, 2XS. XL. Dziwna rozmiarówka. A ten XS, to pokażcie mi. Czekajcie, muszę go obczaić, bo może on będzie dobry. Nie wiem, co za rozmiarówka, mi się wydaje, że on będzie dobry na mnie. Fajny, jest kolorowy. Czekajcie, muszę wziąć sobie koszyczek, bo niestety, ale się nie mogę ze wszystkim pomieścić. No i teraz wam pokazuję. Są tutaj takie fajne samoprzylepne lusterka. Tutaj właśnie przechwyciłam
tą pomadkę, oczywiście podróbka Fenty. Ten fiolet mi się też podoba, ale będzie pewnie dla mnie za ciemny. Tutaj jeszcze coś mamy. Taki nudziak, czekajcie. Tak wygląda. Teraz zobaczymy. Ładny, taki nudziakowy. Co my tu mamy? Pepsi. Mini deck. Mini kolekcja tych rzeczy. Tutaj takie słodkości. Opaska. Ta-da! Przechwyciłam jakieś sweterki, będę mierzyć. To? Co to takiego? Skrap jakiś? Tester. Moonbeam. Co to takiego? Tu jest tester. Balsam do ust, ale ładnie zapakowany. Ale słuchajcie, bardzo ładnie pachnie. Słodko. Słodziutko pachnie i widzę, że wszystkie są w tym kolorze. Dusk. Tinted Lip Balm. I on jest tinted, ale to jest taki, słuchajcie, wcale nie tinted, bo on będzie taki prawie, że bezbarwny. Velvet. Jeszcze jakieś takie. To mi się... tylko żeby była gdzieś otwarta, żeby mogła zobaczyć, jak to wygląda. Poker up. Ale fajny kolor, więc przechwycam. Czerwienie nie, bordo nie. Tutaj jakieś takie róże. Też nie, matowe nie do końca. Tutaj przechwyciłam tą paletkę, tą Opal. To jest Pure, którą mam. Crunch Club to też mam. Brunch Club. Tutaj myślałam o tym Foundation and Contour Stick, ale nie biorę. Tutaj co tu jest? Strob, witaminowy primer, Radiant Primer, Setting Spray. Tutaj co? Highlighting Glow Powders, ale to będzie za złote. Właśnie szukam, który miał być podróbką, słuchajcie. No, podróbką. Powder Fixing. Nie, to nie był to Matte Foundation. Nie, to się inaczej nazywało. My Perfect Color. Słuchajcie, nie wiem, toffee będzie za ciemne. Miód. Podobno matowe wykończenie i one są właśnie podobno odpowiednikami. Słuchajcie, chyba... Nie, to te. To chyba te są odpowiedniki, słuchajcie. No. Estée Lauder Double Wear. Tak mi się wydaje. Oni przypominają Catrice. Beige. Zaraz go sprawdzę na dłoni.